Jest mi niezmiernie miło kolejny raz przywitać wszystkich Państwa, tych nie widzieliśmy, to nie widziałem, to mi jest szczególnie miło powitać. Są z nami panowie marszałkowie województwa dolnośląskiego, pan marszałek Macko i pan marszałek Krzyżanowski. I jest no, szczególna chwila. Ja jestem ze swoim zastępcą, panem Markiem Ćmikiewiczem, a jest przedstawiciel Dziennego Domu Senior Wigor, pani Grażyna Lewito i prezes Nowoczesnego Seniora. Znajdujemy się w bibliotece i cieszę się, że pani dyrektor użyczyła nam pomieszczeń, pani Magdalena Klimczak, że dzisiaj możemy się tu spotkać, a jest szczególna sprawa, bo coś ważnego dla seniorów, o czym chyba panowie marszałkowie najlepiej powiedzą. Dziękuję bardzo i jeszcze raz witam wszystkich. Seniorzy są dla nas bardzo ważni, jako, zwłaszcza w tej sytuacji, w której jestem, bo wiemy doskonale wszyscy, że no, seniorzy są w tej grupie, szczególnej w grupie ryzyka. Stąd inicjatywa samorządu województwa, ale również podparta tym, że jako samorząd województwa blisko współpracujemy z Dolnośląską Radą Senioralną. W związku z tym postanowiliśmy wesprzeć dolnośląskich seniorów poprzez przekazywanie maseczek na całym Dolnym Śląsku, poprzez organizacje senioralne, właśnie takie jak Państwo. Bardzo dziękuję za to, że dzisiaj jesteście. Bardzo dziękuję panu wicemarszałkowi Grzegorzowi Macko, panu burmistrzowi za tę inicjatywę, żeby też te maseczki tutaj trafiły. Proszę ich używać, proszę przekazać je do środowiska senioralnego, no bo właśnie po to Państwo jesteście takim pośrednikiem łączącym nas z tą szerszą społecznością. Dodam tylko jeszcze rzecz taką, że te maseczki mają jeszcze jeden też taki symboliczny wymiar, ponieważ zostały wykonane przez spółdzielnie socjalne, przez cały sektor ekonomii społecznej, czyli te osoby, które warto właśnie też w taki sposób wspierać, to w tych instytucjach zostały one zamówione, więc to jest takie szerokie wsparcie i Państwa, ale również osób, które na otwartym rynku pracy to miały problem ze znalezieniem tej pracy, dlatego funkcjonują w ramach ekonomii społecznej i oni właśnie to dla Państwa wykonali. Także proszę ich używać. Dziękujemy bardzo w imieniu seniorów. Na pewno się przydadzą. Powstał pomysł podczas pandemii, jako że grupa seniorów to jest ta grupa, która jest grupą ryzyka w ramach tego, co się dookoła nas dzieje. W związku z tym zainicjowaliśmy taką akcję maseczka dla seniora. Po to, żeby zabezpieczać, tak, przekazać maseczki dla seniorów, które są niezwykle ważne, ale również, żeby łączyć różne dziedziny i różne obszary polityki społecznej. Ponieważ te maseczki, które za chwilę przekażemy do organizacji senioralnych, powstały w zakładach ekonomii społecznej, w zakładach aktywności zawodowej, w spółdzielniach socjalnych, czyli w takich miejscach, które dają szansę na integrację społeczną osobom zagrożonym, osobom często na marginesie życiowym. Dlatego chcieliśmy wspierać z jednej strony mieszkańców Dolnego Śląska i grupę seniorów, ale również wspierać zakłady aktywności zawodowej, zakłady ekonomii społecznej, które również w tym okresie pandemii ucierpiały. Więc szanowni Państwo, korzystajcie z nich. Ja wiem, że jesteśmy teraz w takim okresie pewnego odprężenia, odmrażania tej działalności i społecznej, i ekonomicznej, i gospodarczej. No ale w dalszym ciągu jesteśmy w tym okresie pandemii, także uważajmy na siebie, uważajcie Państwo na siebie, bo ich odnieśmy. Dziękuję za to, że dzisiaj tutaj jesteście i życzę dużo, dużo, dużo zdrowia. A drugim powodem, dla którego się też dzisiaj spotkamy, będziemy jeszcze rozmawiać, to oczywiście ochrona zdrowia. Jako samorząd województwa uruchomiliśmy i chcemy uruchomić dodatkowe środki zarówno dla szpitali wojewódzkich, ale również dla szpitali powiatowych, na których nie jesteśmy właścicielem, ale na system ochrony zdrowia patrzymy szeroko i wiemy, że
Bardzo ważne są również szpitale powiatowe, są blisko mieszkańców, mają duże znaczenie w tych małych ojczyznach, dlatego również dodatkowe środki przeznaczyliśmy i będziemy chcieli przeznaczyć na wsparcie szpitali powiatowych, ale o tym będziemy również ze starostą rozmawiać, jakie są potrzeby, jakie wsparcie byłoby najbardziej potrzebne. Z tyle z mojej strony. Dziękuję bardzo. Tak, senatorze. Ja się bardzo cieszę i dziękuję panu marszałkowi Marcinowi Krzyżanowskiemu, jak również dziękuję całemu zarządowi województwa. To jest kolejna jakby inicjatywa wspierająca w trakcie tego koronawirusa, walki z koronawirusem, różne instytucje, różne grupy społeczne. Tak jak pan marszałek powiedział, już pewna część pieniędzy dla szpitali powiatowych została przez Urząd Marszałkowski przekazana. Kolejna transza pieniędzy będzie dla szpitali powiatowych, które nie są jakby organy prowadzone przez Urząd Marszałkowski, a mimo to Urząd Marszałkowski przekazuje środki. Następna inicjatywa będzie dzisiejsza, kiedy będziemy przekazywali maseczki, płyny do dezynfekcji. Zarówno dla DPS-ów tutaj funkcjonujących w powiecie kamiennogórskim, jak i dla różnych stowarzyszeń zajmujących się seniorami, tak jak Polski Związek Inwalidów, Emerytów, Rencistów i Inwalidów, jak Uniwersytet Trzeciego Wieku w Kamiennej Górze, jak diabetycy, a więc te organizacje, które skupiają seniorów na tym terenie, otrzymają dzisiaj z rąk pana marszałka ponad 1000 maseczek i płyny głównie trafią do DPS-u. Także tutaj tego DPS-u, który prowadzi starostwo powiatowe. I tutaj muszę powiedzieć takie wielkie podziękowanie do pana starosty, bo pilnuje tego reżimu sanitarnego. No i na tą chwilę w tych podmiotach pod starostwem nie mamy gigantycznego problemu, a wiemy, że szpitale, DPS to są takie miejsca, w których no, bardzo wrażliwe i mogą być jakieś ogniska zakażeń, a tutaj w każdym razie dzięki panu starostwu. I służby pana starosty, oczywiście, że nie mamy w powiecie kamiennogórskim problemu.